Siemaneczko, siemaneczko, w tym filmie pokażę Wam, czy mamy co jeść na Zanzibarze. Czy musicie się martwić, czy będziecie głodni, jak przylecicie na Zanzibar, czy jednak będziecie mieć co jeść. No to muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest co jeść na Zanzibarze. Ja właśnie wcinam nutelkę. Smakuje bardzo dobrze, tak samo jak w Polsce. Jest naprawdę bardzo dobra. Ostatni nóż i lecimy dalej. Obrócę kamerę. Którą można tutaj zjeść, taką bardzo wartościową, no to jest kurczak. Kurczaka dostaniecie w każdym praktycznie markecie i po prostu jest dostępny. I są bardzo dobre, mrożone kurczaki. Także jeśli ktoś potrzebuje jeść mięso, tak jak na przykład my, no to kurczaka dostanie bez problemu. Ziemniaki są w każdym warzywniaku, kosztują 2 zł, bez problemu dostaniecie ziemniaki, także ziemniaki są. Od razu mam tutaj ryż, ryżu też jest tutaj bardzo dużo, ryż jest, olej jest. I może powiem też od razu o cenach. Olej kosztuje około 8-9 zł, czyli trochę drożej niż w Polsce. Ryż kosztuje mniej więcej tyle co w Polsce. Ziemniaki są po 2 zł za kilogram. Kurczak kosztował, ile kurczak kosztował? 7 tysięcy to jakieś 13-12 zł za takiego kilogramowego kurczaka. I jeszcze przed chwilą mówiłem o nutelce. Nutelka kosztuje około 15 zł. Około 15 zł. To patrzcie się, mamy tutaj od razu oliwę z oliwek extra virgin, kosztuje około 30 zł taka litrowa czy więcej. Nie wiem ile, o litr. Litrowa kosztuje około 30 zł, czyli troszeczkę może droższa niż w Polsce. Sól oczywiście bez problemu też jest, można wszędzie dostać. Brązowy cukier, zaraz Wam pokażę. Brązowy cukier też jest, czyli sól, cukier, jakieś różne przyprawy też oczywiście są. Do warzyw przejdziemy zaraz i owoców, ale z takich konkretnych rzeczy jakaś mąka, olej mówiłem, kawa, o na przykład kawa też tutaj jest, około tam mniej więcej cena taka sama jak w Polsce. Tuńczyk w puszce bez problemu, kukurydza, czekajcie zaraz Wam pokażę. Jeszcze tutaj tak, o majonez, bardzo dobry majonez jest, tuńczyk, ogórki. Masło bez problemu. Co tutaj jeszcze jest? Fasola, kukurydza w puszce. O, popatrzcie się. Fasola, kukurydza, groszek. Bez problemu można dostać. O, patrzcie się, jaki groszek piękny. Nutelka mówiłem. O, takie na przykład rosołki, zupki kuksu po jakieś 2 coś złotego. Chleb, patrzcie się, jaki chleb, piękny chlebek, smakuje praktycznie tak samo jak w Polsce, bez problemu można dostać. Co my tu jeszcze mamy? Mleko jest, musztarda jest, ketchup jest, dżemy są, oliwki są, mleko, woda, majonez, ser żółty, makaron. Różne makarony bez problemu można dostać. Co my tam jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy? Pyszne soczki, parówki. No naprawdę. I jajka. O, jajka. Jajka też są. Jajka są akurat w mniej więcej takiej samej cenie jak w Polsce, po 70, 80 i 90 groszy. Mrożone warzywa do jakichś tam dań, do ryżu czy do czegoś, do makaronów. Też są mniej więcej, no trochę droższe niż w Polsce, ale są. Jakieś parówki są, kurczak właśnie się mrozi, woda jest. Z warzyw mamy pyszne pomidorki, czerwoną cebulę, piękne ogórki zielone, takie trochę jakieś ciemniejsze, papryki, ogórki, pomidory. Co jeszcze mamy z warzyw takiego pysznego, co sobie jemy? No nie wiem. O, marchewki, jakieś awokado. O, awokado jest bardzo dobre. Z owoców oczywiście banany, mango, ananasy, arbuzy, cukinia. No praktycznie. Tu są,
praktycznie wszystko. Wszystko jest. Tutaj ceny to jakieś tam 2-3 zł, 2 zł, 3 zł, 20 groszy, czy tam 40 za bananka. No, mniej więcej wszystko normalna taka cena. Nie ma z takich rzeczy jak szynka i kiełbasa. Nie ma boczku. Boczek był, a tak? Taki plasterka. Czyli nie ma takich wyrobów tylko zrobionych. Jakieś mięso mielone było. Co tam jeszcze było? Była tuna. Parówki są moje samochodnie. No, parówki są niedobre, ale są, jakby ktoś chciał. Sery takie są też, ale takie... Sery topiony nawet był. Nie jeden był jakiś kremowy ser. No żółty jest, no ten przecież. Ale to taka mozzarella. No taka mozzarella, no jeszcze jakiś miał być jeden jakiś jeszcze miał być. Jakiś parmezan. Ale akurat nie doszedł. Masło pyszne Lurpak solone. Drogie, bo około 20 zł, 19, ale takie duże, większe niż w Polsce. Znaczy większe, po prostu jakieś 4, pół kilo, 400 gramów. Zdechła marchewka. Czyli tak, brakuje, czyli brakuje szynki, brakuje... O, na przykład nie ma jakiejś wątróbki. No nie ma takich podrobów właśnie. Nie ma na przykład właśnie, nie, bo teraz mi się skojarzyło, nie ma wątróbki, nie ma na przykład jakiejś tam takich, wiesz... Kapusty kiszonej, kapusty kiszonej, ogórków kiszonych nie ma, to fakt. A z tych podrobów co tam? Jakieś takie serca, jakieś coś się kupuje, pasztetów, o, pasztetu nie ma. No to, ale no dobra, no jak ktoś by chciał, no to nie ma, no to ale można powiedzieć, że nie ma pasztetu, nie ma wątróbki, nie ma... Myślę cały czas, co? Tak patrzę, zaglądam w głowie do tej, do masarni w Polsce, jak się chodzi i się kupuje różne rzeczy, no to tak sobie myślę teraz na półkach, co tam leży. No, na przykład nie ma tych wędzonych chyba. No, wędzonych jakichś makreli? No ciężko w sumie, ale można kupić oczywiście prawnsy, czyli jak one się nazywają po polsku? Krewetki, o, krewetki, ryby, i coś jeszcze takie świeże, prosto owoce z morza, czyli oktopus. Co to jest oktopus? Ośmiornica. No i jeszcze jakieś takie różne rzeczy, owoce morza można bez problemu dostać. Jest płyn do mycia naczyń, jest papier toaletowy. Są proszki, są płyny do płukania, co wszystko używamy i kupujemy. Herbaty oczywiście, kawa, już o kawie mówiłem. Wszystko ogólnie jest, wszystko jest do przeżycia. Wiadomo, jakichś zachcianek tylko nie ma. Znaczy nawet są Snickersy, są jakieś jeszcze inne takie rzeczy. Są jakieś czekolady. Czekolady. Trochę chipsy, są to drogie lejsy, rzeczy. O, właśnie są na przykład chipsy, lejsy, wszystko. Tylko to są importowane rzeczy z Europy i one są troszeczkę droższe. No chipsy bardzo drogie, bo 15 zł. Więc jest tam różnica spora w chipsach. Ale ogólnie wszystko jest, bo ostatnio pod którymś filmem pytał się mnie taki pan, kolega tutaj, czy jest tutaj co w ogóle zjeść. No więc wszystko jest. Trzeba tylko iść do sklepu, mieć plik, odpowiedni gruby plik i można wszystko kupić. Także bez problemu. Są limonki, jest ginger, ten już jest akurat taki uschnięty, stary, bo żeśmy zapomnieli go używać, ale jest ginger, są limonki. Co jest jeszcze? Jest naprawdę praktycznie wszystko. O, nawet kawa taka jeszcze, jednorazówka. Taka ich tutejsza, taka... Jeszcze właśnie nie piliśmy. Pokaż, jak wygląda. O, taka Afri... A co? Afrikafe. Afrikafe. Afrikafe, bo myśmy pili Nescafe. Nescafe piliśmy taką. To taka średnia. A innej kawy nie ma. Jest tylko Nescafe albo ta Afrikafe. Aha, no to... Ale kawa jest, tak? Czyli kawa jest, tylko są dwa rodzaje. Mały, mniejszy wybór. Lipton herbata, jakieś ich tutejsze herbaty. Grubo, wszystko jest. Tylko musimy sobie teraz musimy, ale chciałbym bardzo mieć takiego grilla, żeby można było sobie na przykład takiego kurczaka zrobić na obiad z grilla. No i zbytnio więcej nie można by było co na tym smażyć, bo kiełbas tutaj właśnie nie ma, boczków nie ma. O, karczku na przykład nie za bardzo widzieliśmy jakieś chyba karcze, co? Nie. Właśnie, takiegoś karczku czy coś tak ciężko dostać, właśnie tak jak mówiłem, jakieś takie podroby czy coś, to tak trochę ciężko dostać. Choć kozy im tutaj łażą po podwórku, więc mięso z jakiejś kozy by można było. Krów jest bardzo dużo, więc wołowina też powinna być. Tak za bardzo aż też nie przyglądaliśmy się. O, jeszcze passion fruity są. Może jeszcze warto powiedzieć, że jest gazówka, czyli można bez problemu gotować. Są czajniki elektryczne, można bez problemu gotować i robić sobie herbatki. Są skutery, są samochody, są pralnie, mamy pralkę.
proszki, już mówiłem, takie różne gadżety, więc naprawdę wszystko jest. Chcę wam pokazać jeszcze tylko, że papier toaletowy też jest bez problemu. Wszystkie kosmetyki też są różne takie też olejki kokosowe, pasty, podpachy i wszystko tutaj można dostać. To jest akurat jeszcze dużo rzeczy z Europy, ale właśnie o, tu jest na przykład już ich proszek, tutaj jest ich komfort, czyli płyn do płukania ciuchów i naprawdę wszystko inne też. Jest jeszcze bałagan w pokoju, a w pokojach są wiatraki, ale już na przykład nie ma okien. Nie ma okien, są tylko okiennice takie, siatki i nie ma szyb. W ogóle przez cały rok otwarte okna, tu akurat jest przymknięte, bo tam remonty, budowla. I tak samo tutaj, o, ale bardzo ważna rzecz w pokoju, wiatrak. Wiatrak musi być. Ta siatka w ogóle jest nam niepotrzebna, nie używamy. No i oczywiście, tak jak już mówiłem, nie ma okien. Nie ma okien, jest tylko siatka w każdym oknie. Nie ma szyby, nie ma nic. Cały rok stała temperatura w nocy 27, w dzień 30-31. Bardzo gorąco. O, są drzewa bananowe. Mamy gdzie pranie powiesić, sznurki. Czyli normalnie Europa. Są drzewa, jest słońce, są chmurki. O, tam są bloczki, budowa. Jak ktoś chce się budować, to wszystkie materiały do budowy są. No jest po prostu jeszcze raz wszystko. Lampki, drzewka, krzewy, piasek, miski. Można na przykład jeszcze przynieść sobie gdzieś tam z plaży jakieś gałązki, zrobić sobie wieszaki na czapki, na jakieś różne rzeczy, więc naprawdę full wypas, furniture is very good, umeblowanie jest bardzo dobre, łóżka bardzo miękkie, bardzo wygodne. Można na przykład kupić sobie jeszcze takie szaty, jak ma MK. A, chusta. I do czego ta chusta służy? Na głowę należy tak. Można na głowę sobie wziąć, nie? Można sobie w niej potańczyć, można sobie różne rzeczy robić, nie? Mamy laptopa, mamy prąd, mamy wodę, bo gorącą wodę przede wszystkim, znaczy nie tak przede wszystkim, bo tutaj jest gorąca. Chcę powiedzieć, że woda jest niepotrzebna. Jak się spłacicie, to tutaj nie będzie prądu, to jest jakiś szał. Jest jak szał. Nie ma prądu i wody, to mamy bardzo duży szał tutaj. Zdarza się, że nie ma prądu, się a jak nie ma prądu, to automatycznie nie działa pompka i nie pompuje wody i nie ma wody. No, ale to się zdarza maksymalnie raz na dzień. Maksymalnie raz na dzień się zdarza na godzinkę. No, ale tak to... Chyba na 1000 godzin. Dobra, myślę, że ten odcinek był dość wyczerpujący. Pokazaliśmy wszystkie produkty, które można kupić, które można zjeść. I jak w ogóle może tutaj wyglądać życie, czyli że jest wszystko, co jest tylko potrzebne do życia. Tutaj na Zanzibarze możecie mieć straczkę. Możemy, ale tylko w, ma się tylko w drugim tygodniu, przez kilka dni i to wszystko. Co nie? No przecież nikt już z nas nie ma i to od dawna. No bardzo dawno. Ale wszyscy mieli gdzieś tak na przełomie drugiego to tygodnia. A tutaj na straczkę dla dzieci to węgiel. Właśnie, wystarczy, że weźmiecie sobie węgiel z Polski. Mieliśmy jeszcze nifuroksazyt, leoperamid i wszystko pomaga i nas wyleczyło w kilka dni. No i już nam nic nie jest potrzebne i już nie mamy żadnych takich dolegliwości. Dobra, bo poleciło. Dobra, pozdrawiamy was z Zanzibaru. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym filmie. I na mmajerski.pl. Pozdro 600, cześć. Patrząc na ostatni komentarz, to schabowych nie ma, ale płatki są.